Teraz przyszedł czas na zdjęcie warstwy maskującej. Tutaj chciałbym uwrażliwić wszystkich moich naśladowców na fakt, że trzeba to zrobić dopiero, kiedy obrazek jest maksymalnie suchy, bo w przeciwnym wypadku nie dość, że rozmarza się plamy tak misternie stworzone, to jeszcze w dodatku podrze się kartkę. Usunięcie płynu maskującego wcale nie jest takie proste. Notabene ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na taki fakt, że można zastosować podwójne maskowanie, to znaczy można nałożyć płyn maskujący także po wykonaniu na przykład pierwszej warstwy albo których kolejnych i taka metoda się sprawdza w niektórych wypadkach, natomiast ja tym razem tego nie zrobiłem, to jest prosty demonstracyjny obrazek i trzeba pamiętać zawsze, że użycie płynu maskującego no to jest minimum pół godziny mniej więcej w plecy przy wykonaniu takiego obrazku, bo tyle czasu potrzeba na nałożenie takiego płynu, no i później na jego wyschnięcie. Można teoretycznie przyspieszyć to za pomocą suszarki, a w praktyce nie zaleca się to, bo taki płyn ma tendencję do zbyt fajnego przylepiania się do arkusza i wówczas trudno go usunąć. W jaki sposób można go usunąć? Można spróbować go usunąć za pomocą palca, a dobrą metodą jest użycie takiej oto żółtej taśmy malarskiej, którą się bierze klejem do dołu i delikatnie, z wyczuciem pociera się te obszary, w których jest taki płyn maskujący, zaschnięty i po jakimś czasie tutaj, jak widać, się ta taśma pokrywa tak zerwanym warstwą maskingu, wówczas przesuwa się obok. Tak jak mówię, trzeba to robić dosyć delikatnie, tak aby nie zniszczyć tak misternie tutaj uzyskanych plam. No, teraz przechodzimy do najważniejszego obszaru. To wcale nie jest takie proste. Dodam jeszcze, że płyn maskujący oczywiście najlepiej zastosować na papierze akwarelowym. Nie jestem pewien, w jaki sposób płyn maskujący zachowuje się na zwykłym kartonie, na zwykłym Bristole, natomiast mam pewne uzasadnione obawy, że na Bristolu taki płyn maskujący może nie zadziałać i może się okazać, że jest go bardzo trudno zdjąć. Tak więc po usunięciu maskingu uzyskuje się takie oto przepiękne śnieżno-białe obszary, które tak bardzo mocno tutaj aż świecą i trzeba je tutaj jeszcze troszeczkę zgasić.